Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Andrzej Samsonowicz. Pracuję w firmie Autodesk i dzisiaj pokażę Państwu, porozmawiamy, bo ja zaprezentuję. Później pytania będą, oczywiście będą mogli Państwo zadawać pod koniec tej prezentacji. Ja na nie postaram się wszystkie odpowiedzieć. No i oczywiście będziemy rozmawiać o rozwiązaniach dla projektantów wnętrz. Jaki program tutaj z punktu widzenia dzisiejszych rozwiązań, dzisiejszej, że tak powiem, dzisiejszych też wyzwań rynku warto rozważyć. I oczywiście ja zacznę od tego, że tak musimy na to spojrzeć, na ten cały proces trochę z góry. I dzisiaj na pewno Państwo wiedzą, że dzisiaj rynek mówi, powtarza wciąż ten skrót BIM, tak? BIM, czyli Building Information Modeling. Czyli po prostu modelowanie informacji o budynku. I ten, że ja nie chcę nazywać tego technologią, bo bardziej jest, ale już bardziej filozofią, bo niektórzy już mówią, że to jest filozofia. No, to nie jest filozofia, to jest bardziej sposób przetwarzania danych, tak? Przy pomocy technologii. No i tutaj niewątpliwie trzeba powiedzieć, niewątpliwie jest to truizm, że w porównaniu do tradycyjnych narzędzi, takich typowo CAD-owskich, jak AutoCAD, tak? Nasz najbardziej popularny software. BIM to bardziej efektywne planowanie, projektowanie i również realizowanie inwestycji. Tutaj jakby BIM daje możliwość i tego CAD nie dawał de facto, taki CAD dwuwymiarowy. Rzeczywiście wykorzystanie informacji gromadzonych od takiej wersji, od takiego etapu, od etapu koncepcyjnego aż po samo wykonawstwo i oczywiście Państwo, którzy są tutaj teraz obecni na tym webinarze, pewnie widzą siebie jako właściwie jako projektantów wnętrz, czyli tak naprawdę wy bierzecie udział w tym tak naprawdę w całości tego procesu inwestycji, tak? Bo wy też musicie, prawda, oczywiście zaprojektować, ale też wielu z Państwa musi też dopilnować podwykonawców, żeby, prawda, dobrze wykonali według projektu swoją pracę. No i oczywiście tutaj to nie jest BIM, to nie jest wymysł firmy Autodesk ani innych, że tak powiem, producentów programowania. Oczywiście nie tylko BIM, nie tylko Autodesk oferuje oprogramowanie w technologii, pracujące w technologii BIM. No ale tutaj jakby jak myśmy poprosili jako Autodesk taki instytut, żeby spytał, zrobił sondę wśród użytkowników oprogramowania, którzy już zaimplementowali BIM w swoim procesie projektowym, to proszę zobaczyć, jak padały odpowiedzi, że 72% odpowiedzi dotyczyło większej przewidywalności kosztów, 85% to jest szybsza produkcja dokumentacji projektowej, 85% to jest po prostu mniej błędów, 92% odpowiedziało bardziej zoptymalizowany projekt i aż to prawie wszyscy, tak, 98, dla 98% respondentów BIM to przede wszystkim lepsza komunikacja założeń projektu, tak, więc mniej błędów, lepsza komunikacja. My tutaj w Autodesku oczywiście jakby zdajemy sobie sprawę, że trudno stworzyć, albo nawet nie trudno, niemożliwe jest stworzenie aplikacji BIM-owskiej, która by adresowała wszystkie etapy projektowe wszystkich branż i również zarządzanie inwestycją. W związku z tym my tutaj skupiliśmy się bardziej na tym, żeby stworzyć takie właśnie, żeby zarządzać takim portfolio aplikacji, portfolio produktów i skupić się w jak największym stopniu na integracji tych produktów, tych aplikacji, tak żeby one rzeczywiście ze sobą możliwie jak najpełniej współpracowały, czyli zrobić taki rzeczywisty workflow, który będzie stworzyć taki workflow, który rzeczywiście będzie płynnie pracował, także te dane pomiędzy poszczególnymi etapami, poszczególnymi fazami inwestycji, projektu były przepływały bez możliwie jak najmniejszej utraty danych. I tutaj ja oczywiście dzisiaj Państwo się pewnie domyślają, że ja tutaj dzisiaj
skupię się, tutaj widzą Państwo, to oczywiście te literki, które tutaj widzą Państwo na tej planszy, to są oczywiście tam jakieś skróty naszych aplikacji. To takie R w czerwonej obwódce to jest taka aplikacja autodeskadowa, która się nazywa Revit, która jest oczywiście naszą flagową platformą BIMOS-ką, platformą, taką flagową, można powiedzieć, flagowym produktem do właśnie projektowania w technologii BIM. A jeszcze tak właśnie, co to jest technicznie ten BIM, tak już przechodząc do bardzo takiego konkretu, i czym się on różni od 2D, czy tam 3D nawet CAD, taki nie wiem, 3D CAD stworzony na przykład w AutoCADzie, tak, takim też trójwymiarowym. Czym się to różni od BIM? Ale przede wszystkim, jak popatrzymy na taki zwykły CAD 2D, no to są po prostu linie, tak. Ewentualnie to mogą być obiekty 3D, tak, takie po prostu bryła trójwymiarowa. Natomiast BIM tak naprawdę to są inteligentne obiekty 3D z masą informacji. Dlatego wcześniej też na tym slajdzie było widać, że. Muszę się cofnę, żeby to pokazać. Tak, tutaj, że BIM to jest tak naprawdę Building Information Model, czyli ta informacja jest tutaj tak naprawdę najważniejsza. Możliwość jej edycji i zmiany tej informacji, która tkwi wewnątrz tego modelu. Ten model to tak naprawdę to jest kwestia drugorzędna. Informacja jest tutaj podstawą. I oczywiście Revit. Revit jest narzędziem, które jest dojrzały, jest na polskim rynku od wielu lat. W związku z tym ma wielu użytkowników. Ma też, czyli de facto można też pozyskać dużo pomocy na rynku, tak? W postaci, nie wiem, różnych szkoleń, różnych materiałów w internecie. Także to nie jest, chodzi mi o to, że po prostu, że to nie jest jakaś aplikacja, która jest, nie wiem, używana przez kilka osób w Polsce. Ona jest używana przez masę, masę, masę osób. Jest to wszechstronne rozwiązanie dla całej branży budowlanej. Ja tu na tej prezentacji zaraz Państwo zobaczą parę filmów, takich tutaj Państwu pokażę, które będzie pokazane, że oczywiście architekci wnętrz, architekt wnętrz nie jest odłączony, nie jest jakimś zupełnie, na jakiejś samotnej wyspie, nie jest odłączony od całego procesu inwestycyjnego. Jakby on może odgrywa pewną rolę pod koniec, prawda, procesu inwestycyjnego, ale jakby korzysta z informacji, które albo może, albo powinien korzystać z informacji, które są gromadzone wcześniej i właśnie w jego interesie powinien nauczyć się z nich korzystać, tak żeby ten projekt, który on dostarcza, był żeby po prostu zoptymalizować ten proces projektowy, że jak najmniej czasu stracić na rzeczy, które są powtarzalne i manualne, które można zlecić po prostu komputerowi czy oprogramowaniu. W Revicie jest niezwykle łatwo modelować, dlatego że on oczywiście jakby tutaj jest skierowany do rynku, do branży budowlanej, w związku z tym wszystkie narzędzia jakby są też, tak idą po myśli projektanta, według schematu myślenia projektanta. W związku z tym to modelowanie jest w miarę proste, w porównaniu oczywiście do takich standardowych modelarskich narzędzi. I również dość łatwo jest zaprowadzać zmiany. Jakby tutaj ta zmiana jest też takim czynnikiem, który powoduje właśnie, że on też zdobył taką łatwość wprowadzania zmian spowodował, że Revit stał się też taki dość popularny. Czyli łatwość modelowania i zaprowadzania zmian, taka elastyczność. A to elastyczność, ta łatwość modelowania istnieje dzięki właśnie temu, że to modelowanie powstaje przy pomocy, czy odbywa się przy pomocy inteligentnych elementów, czyli okno to nie jest jakaś taka bryła po prostu sobie, tylko to jest parametryczny obiekt, właśnie taki elastyczny, się może zmieniać wysokość, szerokość, materiał itd. Kolejną rzeczą niezwykle istotną i którą też tutaj jakby spowodowała, że Revit stał się takim bardzo popularnym narzędziem, jest to, że dokumentacja płaska, czyli to, co musimy dostawić na przykład do urzędu, tak, jest automatycznie generowana z modelu. I co się z tym wiąże, również to, że jeżeli zmienimy model w jednym miejscu, czyli zmiana w jednym miejscu, to się równa zmiana we wszystkich widokach zależy, czyli fakt przesunięcia ściany w rzucie powoduje aktualizację i zestawień, i detali w pewnym sensie, i elewacji itd. itd. Tak? Czyli jedna zmiana w jednym miejscu we wszystkich widokach zależnych się aktualizowała. Druga ważna rzeczą jest to, że ten model
może być tworzony przez wielu użytkowników jednocześnie i to również w chmurze poprzez internet. Jak najbardziej tutaj można czasami usłyszeć, że to jest, prawda, produkt bardziej dla architektów, albo na przykład tylko dla inżynierów, albo nie, to jest aplikacja tak naprawdę dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, łącznie z inwestorami, ale o tym na koniec tej prezentacji. Czyli łącznie z ludźmi, łącznie z osobami, które będą konsumowały tą informację BIMOS-ką, nie tylko ją tworzyły. Revit powoduje, że cała dokumentacja jest spójna, właśnie tak już wspomniałem, że wszystkie widoki są generowane z modelu, w związku z tym zmiana w jednym miejscu powoduje aktualizację we wszystkich innych widokach zależnych, co radykalnie przyspiesza pracę, radykalnie też powoduje uniknięcie błędów, tak by się okazuje pod koniec, że właśnie, że się nie okazuje pod koniec, że na przykład, że rzut pierwszy ma inny obwód niż drugie piętro. W Rewicie takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Tak? Znaczy, to jest zawsze wszystko wygenerowane po prostu z modelu. Tak? Więc jak zmieniam obrys budynku, to się aktualizuje, prawda, na wszystkich piętrach. Ma strukturę bazodanową, w związku z tym, tak jak już wspomniałem, tak, zmiana jest również aktualizowana w zestawieniach, tak, bo oczywiście nie tylko, to jest nie tylko taki typowy rzut czy przekrój, to są również zestawienia. To jest, ale przez to, że to jest właśnie ta baza danych, to też jest to fantastyczne narzędzie, które daje taką różnorodność sposobów komunikowania projektu, czyli i też prostotę tworzenia tych widoków, tak, czyli to, że ja mam ten jeden model i z tego jednego modelu właśnie generuję takie widoki aksonometryczne, przekroje, rzuty, itd., itd. No i tak, no to, że to jest właśnie baza danych, czyli tak w sumie jak pokazuje to, to również powiedzmy, że tak z takiego modelu trójwymiarowego, klasycznego, w AutoCADzie to też taka sprawna osoba powiedzmy mogłaby to w miarę szybko zrobić, prawda? Tak jak taki magik, który w AutoCADzie jest w stanie pracować bardzo szybko. Natomiast myślę, że tutaj wchodzimy w taką rzecz, która byłaby bardzo trudna zrobić, do zrobienia, albo niemożliwa w takim ujęciu, żeby to jeszcze było takie przejrzyste i czyste i proste w obsłudze i też niwelowało ryzyko pojawienia się błędów. Mianowicie tu mamy w jednym modelu, mamy jeden model, ale w tym jednym modelu może być zawarte wiele opcji projektowych, tak? Czyli takie smaczki, które powodują, że znowu, że jakby ten proces projektowania będzie niewątpliwie szybciej, mamy to wszystko w jednym pliku, więc nie ma ryzyka, że coś zostanie gdzieś zapisane w innym, pod inną nazwą, gdzieś zostanie zgubione i tak dalej. To wszystko jest w jednym miejscu, cała dokumentacja jest generowana, może być generowana właśnie z tych dwóch opcji projektowych, tak? Czyli tutaj można bardzo szybko przeskakiwać z jednej opcji do drugiej opcji itd., itd. No dobra, do tej pory to są takie, można powiedzieć, benefity takie, można powiedzieć, ogólne, ale zejdźmy troszkę w szczegół i też weźmy pod uwagę to, że prawda, architekt wnętrz no, to nie jest prawda, tylko i wyłącznie praca, która ma zapewnić, nie wiem, właśnie ustawienie stołów czy jakichś mebli, prawda? To jest znacznie, znacznie więcej, prawda? No więc zejdźmy trochę do większego szczegółu i zobaczcie, że i tak naprawdę praca architekta wnętrz to też jest taka praca trochę interdyscyplinarna bardzo często, tak, bo naszą pracę musimy koordynować z elektrykami, z instalatorami wentylacji, no bo to też jest część, prawda, wnętrza, tak. Więc proszę zobaczyć, tutaj mam taki przykład, że akurat ten moment, który teraz jest pokazywany, może nie jest do końca domeną tutaj architekta wnętrz, no ale prawda, takie elementy w projekcie istnieją. W związku z tym tutaj mamy to sobie, zaczniemy koordynować. To się okaże, że w Revicie można zrobić wstępną taką koordynację, przede wszystkim sprawdzić, czy na przykład zaproponowane tutaj rozwiązanie
inżyniera od wentylacji w ogóle ma sens i jest do zrobienia, czy że nawiewnik, który tutaj jest zaproponowany przez niego, zaraz nie będzie musiał być gdzieś przesunięty, dlatego że tutaj mamy kolizję, tak? Tak, i Revit nam pokazuje, podświetla na pomarańczowo akurat tutaj, że tutaj jakaś trasa kablowa koliduje z nawiewnikami. Ten nawiewnik albo trasa kablowa musi zostać zmieniona. Tak? Teraz oczywiście, kto to będzie koordynował, czy to będzie projektował, że to będzie koordynował architekt, znaczy to tutaj już mniej istotne. Istotne to, że Revit daje taką możliwość, tak? Że architekt wnętrz w porozumieniu przez projektantem instalacji może tego typu rzeczy wcześniej wiedzieć po prostu. Tak? Tutaj i co jeszcze? Oczywiście elementem i wnętrza są również takie rzeczy jak grzejniki, prawda? No to też jest w pewnym sensie, czasami taki grzejnik może wyglądać jak dzieło sztuki, prawda? Może ten akurat, może nie, ale istotne jest to, że producenci tego typu elementów też produkują, prawda, takie te parametryczne rodziny, które parametryczne elementy projektu, które są nie tylko jakąś tam bryłą, która zawiera swój gabaryt, ale również właśnie ma takie konektory, czyli BIM i informacja o tym, że informacja o tych podłączeniach, tak, do ciepłej, zimnej wody i sposobu podłączenia, tak, czy tak tego typu grzejnik. To też jest element wnętrza, prawda? O, i sposób wreszcie. Tak, możemy tutaj sobie kliknąć i wyizolować go w całym budynku, tak żeby dobrze widzieć szczegół tego właśnie, jak on będzie na przykład tutaj, o, ustawiony. I teraz wiem, że on jest dobrze ustawiony, że jest dobrze dobrana długość rurek i że on też ma odpowiednie rozmiary, wymiary że stoi, prawda, na tej podłodze, nie jest, ma odpowiednie ustawienie, wiemy, gdzie jest. Jakie są zawory i tak dalej. To są takie szczegóły, no ale te szczegóły odgrywają czasami szalenie istotną rolę. Tutaj przejdźmy do drugiego przykładu. Przykład jest może, ten sam projekt jest może prostszy, ale moment, jeszcze tutaj może uruchomię to, tak żeby widać było na całym ekranie. Okej, okay. Dobrze, zobaczcie, to oczywiście nic specjalnego, jeśli chodzi o, prawda, sam szczegół architektoniczny. Tutaj oczywiście możemy sobie działać w dwóch widokach, aksonometrii i rzucie, i wyjście płaskim. No ale, no tak, no, tak jak wspomniałem wcześniej, praca architekta wnętrz to nie jest tylko ustawienie tam przysłowiowych mebli, czy dobranie, nie wiem, płytek, tak? To bardzo często to są bardzo skomplikowane i zaawansowane prace związane właśnie z koordynacją czy to oświetlenia, z doborem opraw itd. itp. No tutaj w Revicie mamy możliwość doboru opraw takich producenckich, które będą zawierały na przykład plik fotometryczny, który będzie później, miejmy to, emitował prawdziwą, który będzie symulował prawdziwą jakość oświetlenia w tym pomieszczeniu. I Revit wstępnie policzy mi, powie mi, że oczywiście to jest takie, na razie takie, właśnie taka analiza wstępna, tak? Powie mi, że jeśli będę miał tutaj, prawda, dwie takie oprawy oświetleniowe, to mi się zrobi 80 luksów. Oczywiście zwiększenie ilości tych opraw oświetleniowych spowoduje oczywiście zwiększenie samego natężenia światła. No tak, no i oczywiście to jest światła, prawda? One muszą być, te prawy, one muszą być podłączone do obwodu. Tak? No to też jest praca bardzo często architekta wnętrz, żeby wiedział, co jest podłączone, prawda? Które oświetlenie jest podłączone do którego obwodu. I to jest to fantastycznie, że tak powiem, rozplanowane. I ten interfejs jest na tyle prosty, że tu nie trzeba być oczywiście elektrykiem, żeby potrafić obsługiwać te narzędzia, które sobie wrobicie do tego. Można spokojnie sobie, że tak powiem, zignorować pewne, nie wiem, taką wiedzę już ściśle dla elektryka i skupić się na przykład na tym, że właśnie, że tutaj mam jakieś dwie oprawy oświetleniowe podłączone, kolejne podłączam sobie do mojego obwodu.
ten prostokąt, który z prawej strony jest, to jest taka, może powiedzieć, taki, nazwijmy to w cudzysłowie, skrzynka z korkami. O. Mogę również podłączyć do tego kontakty, tak, które będą automatycznie pokazywały się w formie takiej albo takiej trójwymiarowej, albo na rzucie w formie takiego symbolu, takiego standardowego, jak to zwykle jest na takich, prawda, widokach. Czyli mogę tutaj sobie powkładać więcej tych, podłączać większą ilość tych, prawda, kontaktów do obwodu. Tutaj przy źródłach była jeszcze zresztą taka informacja o tym, że być może tych kontaktów może być za dużo podłączonych do jednego obwodu. Tutaj taka może wiedza bardziej elektryczna. No ale tutaj dodatkowo, proszę zobaczyć, mamy, o, mamy włącznik. Ja teraz sobie wpisuję, że ten włącznik będzie obsługiwał oprawy oświetleniowe z danego obszaru. Także będę mógł sobie wskazać, że mój włącznik, tak, obsługuje te cztery najbardziej na prawo oprawy oświetleniowe. No i wreszcie, ponieważ w Revicie można zestawiać elementy, wszystkie części tego projektu, to proszę zobaczyć, że ja teraz zrobię zestawienie, w którym on mi pokaże wszystkie elementy, akurat tutaj, tak, wszystkie kontakty miasta, no, tak, pokaże mi, oczywiście zrobi taką miniaturę rzutu, ale również mi pokaże coś takiego zrobi, tak, że zrobi mi zestawienie gniazdek z również z możliwością wstawienia na przykład obrazków tych gniazdek, żebym wiedział, że to jest gniazdko, nie wiem, takie pojedyncze, podwójne, potrójne itd. Ze wszystkim tak można zrobić, łącznie z włącznikami. To oczywiście tak schematycznie też pokażę, w jaki sposób ten obwód jest połączony. Widzę oczywiście, że moje oprawy oświetleniowe są podłączone do różnych włączników, tak, że to jest włącznik, który ma identyfikator zona 2. I znowu, jak zrobię zestawienie, tym razem zestawienie, poprzednio zrobiłem zestawienie właśnie gniazdek, teraz zrobię zestawienia sobie opraw oświetleniowych. O, i tutaj widzę, prawda, zatrzymam nawet na chwilę, widzę, że zestawienie jest opraw oświetleniowych. Widzę, które oprawy oświetleniowe należą do którego obwodu, i do którego również włącznika, co też jest istotne, bo akurat obwód ma, tutaj jest trochę taka sytuacja mieszana. I wiem, że na przykład, że niektóre oprawy oświetleniowe w ogóle nie są podłączone do żadnego włącznika, prawda? Także to też jest bardzo przydatne i pozwala mi zachować przejrzystość rysunku, tak? Znaczy projektu i przede wszystkim uniknąć błędów. Niby narzędzie do elektryka, no ale architekt wnętrz jak najbardziej będzie z tego korzystał. Każdy, kto choćby robił nawet prosty remont mieszkania, wie, że rozmieszczenie, prawda, opraw oświetleniowych to nie jest takie proste. To trzeba czasami dobrze rozplanować. No dobra, no właśnie. Wiemy, że branżę budowlaną, czyli jesteśmy tutaj też architekci wnętrzni, też są branżą budowlaną, tak? Wszyscy, tak powiem, stawiamy czoło niskiej marży, bardzo wysokiemu ryzyku i fragmentacją, brakiem ciągłości, przepływu danych pomiędzy różnymi uczestnikami tego procesu inwestycyjnego. Tutaj dużą winę ponoszą procesy analogowe, czyli co, że wciąż panuje papier, króluje w tymże procesie, czy papier jest królem tutaj. I tutaj ja będę, oczywiście ja zaraz opowiem o takich dwóch jakby obszarach, które mogły znacząco tutaj wpłynąć właśnie na to, że te, że jakby digitalizacja tych procesów może mieć szalony wpływ na poprawę procesów, na podwyższenie marży itd. Czyli generalnie na polepszenie jakości tego, procesu. Te rozwiązania BIM-owskie, które tutaj Autodesk oferuje, umożliwiają sytuację, w której
stwarzają taką możliwość, że projekt będzie bezpośrednio podłączony do, czy dane, które gromadzimy, mogą być później podłączone niemalże bezpośrednio do maszyn sterowanych numerycznie, co w dzisiejszych czasach one są coraz bardziej popularne, coraz tańsze, usługi są też coraz tańsze, wszystko coraz mniej skomplikowane. To wciąż oczywiście jest taka wyższa półka, ale to się robi coraz bardziej, że tak powiem, to się coraz bardziej demokratyzuje. I tutaj widzą Państwo oczywiście jest kilka takich ikonek. Te ikonki oczywiście pokazują, że to są różne aplikacje. Ja tutaj nie będę mówił, Revit oczywiście odgrywa tutaj bardzo istotną rolę, ale jak tutaj drogi są różne, ja pokażę taką jedną, może trochę kontrowersyjną, ale taką, którą sprawdziłem i ona działa. Zróbmy sobie, oczywiście w poprzednim wideo pokazałem Państwu, że Revit może być kapitalnym narzędziem właśnie do takich rzeczy, jak zarządzanie informacją o instalacjach elektrycznych. Tak? Tutaj oczywiście przejdźmy do takiej sytuacji, gdzie będziemy musieli coś, że tutaj mamy do czynienia z geometrią bardziej skomplikowaną, jakimś takim elementem, który będzie taki bardzo customowy, będzie stwarzał z tego wnętrza coś takiego bardzo, będzie powodował, że to wnętrze będzie bardzo, bardzo specjalne. Tak? No więc tutaj ja widzę Państwo, że tu się otworzyła taka aplikacja z prawej strony. Ta aplikacja jest częścią Revita, ona jest integralną częścią Revita. Jest darmowa, tak, w związku z tym jest w pełni zintegrowana. Jest, służy tak, można powiedzieć, tu ująć w krótkich słowach, że to jest takie narzędzie do tworzenia, można powiedzieć, takich makr, czyli do makr, czyli do usprawniania, do automatyzowania pewnych procesów, pewnych w cudzysłowie, bo te procesy to mogą być zarządzanie danymi, to może być eksport danych, to może być również takie parametryczne tworzenie geometrii w sposób taki niemalże bez ograniczeń. Po prostu tutaj jest Revit plus taki dodatek, który już nie będę wchodził w szczegóły, jak się to używa, bo to może to nie ma szkoda czasu na to. Natomiast generalnie to jakby jest szalenie potężne narzędzie i szalenie wszechstronne, może nie potężne, wszechstronne i umożliwia mi jakby generowanie dowolnych form, ale to, że generowanie tych form to jeszcze nic. Później jakby wykorzystanie tego później. Proszę zobaczyć w jaki sposób. To jeszcze drugie wideo. Na tym wideo zobaczymy, że właśnie tutaj zrobiłem sobie taki sufit, powiedzmy taką formę geometryczną, która będzie zawieszona nad jakąś tam przestrzenią w Revicie. Tutaj ta forma jest oczywiście generowana przez obecność takich punkcików czarnych, takimi punkcikami poruszam, sprawdzam, szukam takiej optymalnej formy, tak? Czyli bawię się w takiego cyfrowego rzeźbiarza. No, puścimy dalej tym tutaj. Dalej. No oczywiście tą formę można właśnie przy pomocy Dynamo zamienić w coś, co będzie, można powiedzieć, w cudzysłowie gotowe do produkcji. Tak? Czyli ja oczywiście no, mogę sobie wymyśleć jakąś tam formę, natomiast właśnie Dynamo też posłuży mi do tego, żeby też stworzyć taki model gotowy do produkcji. Ale również, żeby to przy okazji cały czas, żebym widział, jak to cały czas się, prawda, tutaj w Revicie wyświetla. Jako dodatkowo, prawda, tutaj można w to wręcz, przy pomocy Dynamo, przymocować oprawy oświetleniowe. Ten żółty element, który się rusza, to są znowuż te informacje fotometryczne, które później będą służyły do analizy jakości oświetlenia w tym pomieszczeniu, w kontekście tej formy oczywiście geometrycznej. To całe wszystko jest oczywiście sterowane przez tą platformę Dynamo. Mam panowanie nad każdym parametrem, od właśnie tej formy po ustawienie oświetlenia. No po co? Po to, żeby, jeszcze nie jesteśmy na etapie produkcji oczywiście, no ale mamy taki element, który będzie później właśnie wykorzystany do produkcji, taką formę.
No ale w międzyczasie będę chciał oczywiście ją zwizualizować. Tutaj wykorzystałem narzędzie, które jest też częścią, w pewnym sensie częścią Revita, mianowicie właśnie możliwość tworzenia takich panoram przestrzennych właśnie w chmurze, co powoduje, że taki obrazek, taka wizualizacja przestrzenna z jednego miejsca, oczywiście nie można po tym budynku, w tym miejscu chodzić na razie, ona się bardzo szybko tworzy po prostu. Szalenie szybko. Ponieważ ona się szybko tworzy, to ja jestem w stanie zasymulować właśnie, jakby jaka będzie jakość tego oświetlenia w różnych na przykład ustawieniach tych opraw oświetleniowych. Znowu te ustawienia oświetleniowe są znowu sterowane właśnie przez tą platformę Dynamo. Tak, żeby była jasność, to oczywiście samo oświetlenie zostało wykonane w Revicie, tak, na swój ten model fotometryczny, tą informację fotometryczną, natomiast sama rotacja tego halogenu następuje w Revicie. Ja sobie jednocześnie później puszczam ten render taki w chmurze i to bardzo szybko mi wypluwa taką ogromną ilość różnych, prawda, jakby sytuacji oświetlenia. Tutaj mam przykład, gdzie ta sama usługa chmurowa wykonuje również, prawda, rendering pokazujący natężenie, takie już bardzo, bardzo dokładne natężenie oświetlenia w danym pomieszczeniu. W poprzednim wideo widzieliście Państwo, że, prawda, po wstawieniu oświetlenia ręcznie oczywiście, był taki wideo na samym początku, w którym, prawda, program pokazywał natężenie w luksach, ale takie uśrednione na rzucie. Natomiast tutaj mam to takie bardzo, bardzo precyzyjne, dokładne, prawda, pokazujące oświetlenie, poziom oświetlenia w luksach, natężenie w luksach, już nawet biorąc pod uwagę meble, które tutaj są, czy tam właśnie cały szczegół tutaj tego elementu, który jest podwieszony pod sufitem. No i tak ja mogę sobie tych elementów, tych z grafików, tych renderów wypluć całą masę, bo one się bardzo szybko robią. Także mieć pojęcie, bardzo szybki wgląd w to, jaka jest najbardziej optymalna, prawda, najbardziej będzie optymalne ustawienie tych opraw oświetleniowych. No i wreszcie, jak jestem zadowolony, jak powiem, uznaję, że pewna wersja tego projektu już mnie satysfakcjonuje, jestem w stanie cały czas właśnie przy pomocy Revita i tego Dynamo przygotować informację, która będzie wykorzystana już na produkcji, czyli będę mógł wygenerować taki postprocesor, który będzie obsługiwany przez na przykład frezarkę CNC. Frezarka CNC to nie jest oczywiście, to są rzeczy, które pewnie znajdują się w większości takich bardzo zaawansowanych zakładów stolarskich, także to nie jest jakiś robot, nie wiadomo co, ale ja jestem w stanie właśnie do tego tak daleko pójść właśnie przy pomocy takiego narzędzia, jakim jest Revit. Do tego stopnia, że właśnie jesteśmy w stanie tą informację właśnie wyciągnąć z Revita, przygotować oczywiście te elementy w taki sposób, by się zmieściły na przykład na takim stole frezarki. Ta frezarka za nas to zrobi. Tutaj akurat przykład, który Państwo widzicie, jest przykład, który powiedzmy, wykonanie tego sufitu pod takiego pofalowanego, to jest oczywiście, on zostanie wykonany w skali, to jest taka miniatura rzeczywistości. Ten projekt był bardziej stworzony jako taki proof of concept, czyli pewien eksperyment, czy tego typu workflow, czyli od takiej koncepcji wczesnej aż do wykonawstwa się uda, tak? No i oczywiście się udał, dlatego że frezarka to są elementy zaprojektowane w Revicie, to jest sufit ten podwieszany, falowany, zaprojektowany w Revicie, który później został oczywiście w skali, on zmniejszony, został tutaj wyprodukowany, tam 10-krotnie mniejszy chyba. Jak jesteśmy przy Dynamo, to Dynamo może również służyć, nie musi, ale może, jako, oczywiście tutaj trzeba też brać pod jakby, dobrze oszacować też zasoby komputera, czy to się opłaca, mieć taki szczegół dokładności,
Bo oczywiście ja mogę sobie, prawda, w AutoCADzie wyrysować kształt płytki na przykład, tak? I Dynamo będzie mi, ponieważ właśnie automatyzuje pewne powtarzalne procesy. Jestem w stanie wygenerować model trójwymiarowy płytek, to w takiej średniej skali przy takim przeciętnym komputerze też on sobie będzie dawał w miarę. Dlatego ostrzegam tutaj oczywiście, że to cały, nie wiem, biurowiec, prawda, z obłożony płytkami to może być dla komputera zbyt dużo, ale powiedzmy w takich jednostkowych przykładach jak najbardziej, tak? Do tego stopnia, że jestem w stanie właśnie w Revicie mieć taki model, w którym właśnie wykonawcy pokaże niemal, że będę miał ten model taki, że będziemy tym, prawda, przycinanie płytek będzie niemal, że może nie aż tak, ale bardzo blisko jestem tego, powiedzmy, może być tego takiego stanu, że będziemy w stanie, no to jest przy okazji masę rzeczy przewidzieć, tak? Już nie mówiąc o tym, że znamy dokładną ilość metrów kwadratowych, tak? Do tej płytki. Tutaj można oczywiście też wykorzystać Dynamo do, to jest wizualizacja zrobiona w Revici, to taka nawet taka wizualizacja, która się bardzo szybko generuje, tutaj nie ma, prawda, u nas taka bardzo taka, można powiedzieć, komiksowa, nazwijmy to w cudzysłowie, tutaj nie ma odbić światła, to jest taka bardzo informacyjna wizualizacja. Tutaj w lewym dolnym rogu widzicie, że jest taki tryb wyświetlania, który po prostu wyświetla mi tekstury na powierzchni, nie muszę uruchamiać czasochłonnych renderów i tak dalej. To jest po prostu żywy model, który ja mogę sobie też obrócić, prawda? Ale tutaj chciałem, tu pokazuję ten screen z Revita, dlatego że też Dynamo tutaj kontrolowało, w pewnym sensie powodowało, że miałem, to oczywiście niektóre rzeczy, tego typu operacje można też stworzyć, zrobić w innych oprogramowaniach jak 3ds Max, ale powiedzmy, że ktoś chce, nie ma czasu się uczyć takiego kombajnu, jakim jest 3ds Max, a chce taki szybki efekt uzyskać właśnie w Revicie, tutaj Dynamo też mi pomogło w tym sensie, że spowodowało taki, powiedzmy, taki szum w jakości na przykład tej bitmapy, która tutaj jest wyświetlana, także może nie w jakości, ale w jej głębi, tak? Także jest takie wrażenie, że to nie jest powtarzalny JPEG czy JPEG, tak? Tylko tu jest jakiś taki szum spowodowany, który może powiększa taką, wiem, że fotorealistyczność zwiększa tego obrazka, ale powtarzam, to nie jest nawet render, to jest taki szybki screen, prawda, szybka wizualizacja w samym, która korzysta jakby z samego silnika grafiki w komputerze. Nie jest to render, na którego trzeba długo czekać. Wreszcie Revit, no bo zestawienia, prawda. Z tym, jak mam taki bardzo szczegółowy model, prawda, nawet nie chodzi o przycinanie tych płytek, tylko generalnie dokładną ilość, jeśli chodzi o metry kwadratowe. Jestem bardzo precyzyjnie w stanie zamówić odpowiednią ilość, oczywiście biorąc pod uwagę jakiś tam, prawda, zapas, ale ten zapas to zawsze może być, prawda, odpowiednio co do precyzyjnej ilości. W związku z tym te straty materiałów mogą być naprawdę, odpady mogą być bardzo, bardzo zredukowane. Ponieważ Revit umożliwia właśnie zrobienie takich zestawień tabelarycznych, to ja, to działa trochę jak taki Excel trójwymiarowy, bo Excel po prostu, do tego jestem w stanie sobie dodać kolejne, prawda, kolumny, w których umieszczam na przykład cenę za ułożenie fugowanie, cenę materiału, tak, czyli cenę generalnie za metr kwadratowy, tutaj cena jest, prawda, za całość, za zakup i tak dalej, tak? Również orientacyjną jakąś cenę ułożenia. To oczywiście te ceny są trochę zaniżone, w rzeczywistości niestety są dużo więcej czasami. No dobra. A teraz zrobimy taki trochę krok wstecz i wyobraźmy sobie, że mamy tego Revita, że inaczej, że mamy wnętrze do zaprojektowania i to wnętrze oczywiście jest już jakieś istniejące, coś, co trzeba przearanżować. No i załóżmy, że tu wyobraźmy sobie tutaj może takie ekstremum, że to jest na przykład jakaś galeria handlowa, tak, że trzeba zinwentaryzować ogromną przestrzeń, tak, już taką, którą bardzo trudno zinwentaryzować miarką, czołówkiem. I do tego bardzo często przy tego typu obiektach nie ma żadnej dokumentacji takiej cyfrowej. Tak, mamy po prostu przestrzeń, jakiś obiekt i trzeba go zinwentaryzować. Jak to zrobić, tak? No i oczywiście tutaj w sukurs nam przychodzi technologia. W tym przypadku jest to możliwość
inwentaryzacji cyfrowej, czyli przy pomocy takich narzędzi jak skaner trójwymiarowy, skaner laserowy, który w aplikacji, która tutaj współpracuje z Revitem, jakim jest Recap, aplikacja nazywa się Recap, służy tylko do takiej edycji tej chmury punktów, a chmura punktów może być wczytana do Revita i na jej podstawie robimy szalenie dokładną inwentaryzację. Tak, bo ta robimy inwentaryzację na podstawie chmury punktów, która jest w skali 1 do 1, tak? Czyli na podstawie bardzo dokładnej rzeczywistości. Tak? Czyli nie musimy wracać po raz kolejny w dane miejsce, żeby jeszcze raz coś zmierzyć. Po prostu mamy to w jednym miejscu, prawda? I mamy to wszystko w jednym pliku, cały, prawda, cały. Jeszcze na chwilę się zatrzymam. O, tutaj, bo tutaj to fajnie widać. W momencie, kiedy mamy skan rzeczywistości, czy skan laserowy pomieszczenia, nałożony albo projekt jest nałożony na skan w Revicie. Tak? Czyli w Revicie mamy zarówno model trójwymiarowy zaprojektowany, jak i tą rzeczywistość, która została zeskanowana, tutaj podlinkowana. I Revit radzi sobie doskonale nawet z dużymi modelami. Tutaj tych punktów w chmurze może być bardzo dużo. Oczywiście tutaj ta chmura, o której ja mówię, to nie jest ta chmura taka obliczeniowa. Tak? Tutaj mówię, jakby słowo chmura oznacza dwie zupełnie różne rzeczy. Chmura punktów, czyli taki obraz rzeczywistości, który wyszedł ze skanu laserowego. Skaner, prawda, skanuje pomieszczenie i wiązka laserowa odbija się od ściany i wraca do skanera. Tam się powstaje punkt, czy dostajemy taką chmurę punktów, a chmura obliczeniowa, czyli na przykład jak chmura, jak renderowanie w chmurze, czyli wykorzystywanie zasobów farm serwerowych, które są, powiedzmy, oddalone od nas o wiele kilometrów. Tak, my korzystamy po prostu z komputera, który nie jest, z mocy obliczeniowej komputera, który nie jest tutaj w naszym pomieszczeniu. Dobra, ja wrócę jeszcze do faktu, że projektowanie dzisiaj to jest również projektowanie wnętrz, to jest niska marża czasami może niektórym jest wygodniej i są bardziej, mają lepsze kontakty i mają wyższą marżę, ale generalnie to jest problem, tak? Mamy niską marżę, dość stosunkowo wysokie ryzyko i taką fragmentację, brak ciągłości tego przepływu danych, tak? I znowu procesy analogowe, papier jest winowajcą i to takim można tutaj dość precyzyjnie pokazać, w których momentach ten zamienienie papieru na procesy cyfrowe, na digitalizację mogłoby oszczędzić kupę pieniędzy po prostu. I o ile poprzednio pokazywałem ten, kilkanaście minut temu pokazałem ten slajd, dlatego że właśnie aplikacje autodesku umożliwiają łączenie się z, nazwijmy to, robotami. Tak? W tym przypadku użyliśmy maszynę w CNC, czyli fresnel plotter w CNC, który na podstawie modelu rewitowego mi coś tam wyciął, wygenerował model trójwymiarowy. No ale oczywiście ten model może być wykorzystywany też w takich bardziej takim zarządzaniu procesami inwestycyjnymi, tak żeby właśnie uniknąć papierów możliwie jak najczęściej. I tutaj tutaj mi chodzi bardziej o taką sytuację, w której właśnie od projektanta do inżyniera za każdym razem w takim tradycyjnym podejściu, każde przekazanie to jest utrata danych, tak? Czyli nawet jeśli projektant wnętrz tutaj często może się pojawić gdzieś tutaj, może w okolicach wykonawcy, prawda, może jeszcze na etapie projektanta, tutaj to nie odgrywa takiej istotnej roli teraz. Chodzi o to, że tak naprawdę takim optymalnym podejściem byłaby taka sytuacja, kiedy projektant przekazując inżynierowi, czy inżynier wykonawcy, nie ma tej utraty informacji, tak, że to wszystko idzie w jednym środowisku. To jest możliwe, tak, dlatego że kolejną taką takim rozwiązaniem, Revit służy właśnie do gromady, jest takim, Revit jest taką flagową aplikacją BIMOS-ką, tak, gdzie ja gromadzę tą informację, tworzę ten projekt, tą bazę danych, która jest moim projektem. Natomiast BIM też się służy do dzielenia się tą bazą danych z innymi uczestnikami projektu.
Tutaj ja nie będę chodził w szczegóły za bardzo. To jest właśnie usługa chmurowa, która właśnie powoduje, że to przekazanie pomiędzy projektantem a inżynierem jest właśnie, można powiedzieć, takie bardziej zoptymalizowane. Te aplikacje desktopowe, takie jak Revit czy nawet AutoCAD, właśnie mają dostęp do bezpośrednio do tych danych na BIM 360, czyli de facto inżynier i architekt, a nawet inwestor, tak, czy nawet wykonawca, potencjalnie korzystają z tych samych danych w tym samym środowisku, w tym samym otoczeniu. Tak? Czyli radykalnie minimalizujemy ryzyko właśnie ryzyko błędnych danych, tak? Ryzyko nieporozumienia, niezrozumienia pewnych intencji projektowych. Jak to w praktyce wygląda? Model, ta usługa chmurowa BIM 360 umożliwia właśnie, jest taka bardzo skrojona pod pliki CAD-owskie, CAD-owskie, BIM-owskie, tak, czyli takie pliki służące, którymi się posługują projektanci. Oczywiście BIM 360 obsługuje też takie pliki jak PDF, tu nie będę wchodził za bardzo w szczegóły, także tutaj to nie jest tak, że ja muszę mieć model trójwymiarowy zrobiony w Revicie, żeby korzystać z BIM 360, ale jeżeli łączę te dwie jakby, te dwa potencjały, to jestem naprawdę, mam potężne narzędzie wtedy. I chodzi o to, że on właśnie, o ile takie właśnie aplikacje jak Revit służą właśnie do gromadzenia danych, do na przykład do pokazywania dwóch opcji danego projektu, to tutaj w BIM 360 jestem w stanie jakby analizować, jakim projekt się rozwija, tak? I na przykład tutaj widzicie, że jest możliwość porównania wersji. I wersja to jest jakby, tutaj wersję należy rozumieć jako etap w czasie. Tak, czym się różni ten projekt, jak on się zmienił dzisiaj w porównaniu przed 2 tygodniami, tak? Czym się różni mój model Revitowy z dzisiaj z wersją sprzed 3 tygodni, tak? Co zostało poprawione przez mój zespół projektowy, tak? Tego typu informacje, czyli takie zarządzanie danymi bardziej, tak? Data management, tak? Czyli zarządzanie zmianą. Wreszcie komunikacja, kapitalne narzędzie do komunikacji. Proszę zobaczyć, że model Revitowy, który tutaj widzicie na tym szybkim wideo, to jest model Revitowy. On został wrzucony do chmury, chmura go przetworzyła i on, ta chmura go tak przetworzyła, że model Revitowy może być oglądany w przeglądarce internetowej. W przeglądarce internetowej, tak? W browserze. Model trójwymiarowy, nasycony informacją. Ponieważ jest w chmurze, to go widzą de facto, może go widzieć bardzo wiele osób. Ten sam obiekt, ten sam model. Tak? To nie jest tak, że on siedzi sobie na desktopie u mnie na komputerze w moim biurze, tylko to jest skompresowany, zoptymalizowany model w chmurze, który może jednocześnie oglądać wiele, wiele osób. Inwestor, wykonawca, projektant wnętrz, inżynier itd. itp., tak? Jako, że może go widzieć wiele osób, to teraz tutaj powstały takie narzędzia, jak to ta żółta kropka, którą tutaj widzicie na tym drzewie, albo tą chmurkę, która teraz się wyświetla, która umożliwia chmurka rewizyjna, taki buzzgrow, nazwijmy to w cudzysłowie, trochę wulgarnie, tak? Na rzucie czy na widoku aksonometrycznym. A ta żółta kropka to jest taka pineska zdarzeń, pod którą może się kryć znacznie więcej informacji. Na przykład tutaj widzicie, że jest ta chmurka rewizyjna, że te chmurki rewizyjne mają swoich twórców, tak, że jest wszystko jakby posortowane, wiadomo, kiedy ktoś się o coś pytał, kiedy ktoś coś zanotował, zauważył. A pineski zdarzeń wyglądają w ten sposób, że ja stawiam taką pineskę i pod tą pineską mogę mieć właśnie, kto to zrobił, jakby znacznie więcej informacji, lokalizacji, jakiś detal, zdjęcie może być podpięte do takiej pineski. Jest cała jakby historia konwersacji pomiędzy projektantem, inwestorem, a na przykład podwykonawcą. Oczywiście tutaj to jest taki świat trochę idealny, tak, w którym mamy takiego podwykonawcę, który będzie miał dostęp do komputera na placu budowy. No ale to wyobraźcie sobie, że to się coraz częściej zdarza. No i mamy dostęp oczywiście do tej, ponieważ to jest w chmurze, tak, czy to jest w
łączymy się z farmą serwerową de facto, to jest tak oczywiście zoptymalizowane i tak przygotowane, że właśnie może być dostępne z tabletu tudzież z telefonu. I dlatego proszę się nie śmiać, bo to jest kwestia pewnie niewielkiego odstępu czasowego, kiedy podwykonawcy będą w stanie używać takich narzędzi, tak jak to widzicie. I znowu, ja używam telefonu, to może być Android albo systemy Apple'a, gdzie na budowie otwieram sobie czy rzut, czy widok perspektywiczny, tak? Ja sobie porównuję stan wykonania z projektem i zgłaszam usterkę. Ten dyfuzor jest nieprawdziwy. Oczywiście tutaj to jest tylko. Nie, oczywiście nie ma zdjęcia dyfuzora, tylko jest zdjęcie jakieś tutaj, które nagrywałem to na przykład tutaj przy biurku, więc jest zdjęcie jakichś moich słuchawek, ale to ten raport usterki później jest automatycznie gromadzony na chmurze. Ja tę usterkę mogę odczytać sobie od razu live, mój współpracownik może odczytać od razu na komputerze w biurze. Ja zrobiłem zdjęcie na budowie, on widzi od razu usterkę. Także i tą usterkę też, o, znalazł na takiej liście, którą tutaj widzicie, widzi datę ważności, czy ta usterka, kiedy ta usterka została zgłoszona, kiedy upływa jej termin ważności, jak szybko muszę zareagować, tak? Kto ją widać, kto ją wykonał, tę usterkę, kto ją zgłosił i do kogo ta usterka jest, prawda, zaadresowana, kto jest recypientem tej usterki. To wszystko jest w jednym miejscu, także szukanie tych informacji, nie muszę więcej szukać w mailach, tak? Szukać, a że ktoś mi coś wysłał, to jest wszystko w jednym miejscu, tak? To jest cała konwersacja między architektem, konstruktorem, instalatorem, inwestorem, który nie obsługuje Revita, ale ma dostęp poprzez przeglądarkę do bardzo precyzyjnego BIM-owskiego modelu i całej dokumentacji. Tak? I to wszystko jest w jednym miejscu i ta komunikacja jest radykalnie przyspieszona, usprawniona i zoptymalizowana. No dobrze, to jeszcze oczywiście parę rzeczy trzeba powiedzieć o wizualizacji, bo architekci wnętrz. Ja wiem doskonale, że architektura wnętrz, żeby być architektem, że to wizualizacje bardzo często są outsourcowane na zewnątrz. No tak, ale jak ja ten model BIM-owski później mogę dobrze pokazać klientowi, tak? Mam ten model, który jest właśnie, panuje nad nim pod względem, wiem, mam zestawienie gniazdek. Robię automatycznie zestawienie gniazdek. Wiem, że się nie pomyliłem w podłączaniu obwodów. Mam narzędzie, które jest w stanie potencjalnie, niemalże automatycznie, oczywiście w dużym skrócie, tak, wygenerować customowe formy, tak, przy pomocy maszyn sterowanych numerycznie. No dobra, a co z wizualizacją? To jednak trzeba pokazać wcześniej, prawda? Widzieliście przed chwilą, parę minut wcześniej, rendery panoramiczne, które można zrobić w Revicie, korzystając z usługi chmurowej oczywiście, czy takich zwykłych po prostu renderów, czy nawet takiego komiksowego w cudzysłowie, takiej wizualizacji, gdzie, prawda, w Revicie mogę, ze samego Revita mogę zrobić screenshot i powierzchnie będą miały tekstury, które będą wyglądały w miarę ok, tak? Natomiast co mogę zrobić jeszcze? Mogę jeszcze na przykład też przy pomocy usługi chmurowej wygenerować taki render panoramiczny, on się tu fachowo nazywa stereopanorama, która umożliwia wyświetlenie danej wizualizacji na telefonie komórkowym, ale w takim sensie, w takim celu, żeby ten komórkowy telefon wsadzić do takich kartonowych gogli. Takie kartonowe gogle można kupić na Allegro można kupić, nie wiem, po 20 zł, tak? To jest tego typu rzędu. Sumę można kupić jeszcze dużo drożej, ale takie kartonowe kosztuje jakieś, powiedzmy, bardzo przystępne sumy. Wtedy ten telefon wsadzamy do tych gogli i mamy wrażenie, jakbyśmy, no, też w dużym uproszczeniu, przebywali w danym pomieszczeniu, ponieważ oczywiście ruszając głową, będzie się uruchamiał, prawda, żyroskop w telefonie i co będzie poruszało obraz, w związku z tym będzie z grubsza wyglądało takie, można powiedzieć, ubogie virtual reality, czyli po prostu rzeczywistość wirtualna.
Oczywiście możemy korzystać z 3ds Maxa, tak? Tutaj znowu, jak widzicie Państwo, tylko taki filmik, który pokazuje, że z kolejnymi odsłonami, z kolejnymi wersjami 3ds Maxa możemy, ta integracja jest coraz szybsza, także import modelu na przykład jest coraz szybszy, że coraz więcej, tutaj już wiele lat temu materiały się importowały, tutaj jeszcze dodatkowo w tym upgrade 2019.3 światła, które są wstawione w Revicie i cała ta też informacja fotometryczna też się poprawnie z odpowiednimi kątami importuje. Te kąty obrotu nie były, prawda, importowane kiedyś, trzeba było jeszcze ręcznie dostrajać w Maxie, teraz się to robi automatycznie już. Generalnie ta integracja jest coraz szybsza, coraz lepsza, tak, w tym sensie, że coraz to mniej czasu zajmuje, żeby przesłać jeden model Revitowy do Maxa. Natomiast tutaj oczywiście nie będziemy, to nie jest webinar, żeby się tutaj skupiać na samym Maxie, bo to moglibyśmy cały dzień przecież o tym rozmawiać. To jest wielki program do wizualizacji. I raczej moim zdaniem nie rekomendowałbym modelowanie w samym Maxie, to raczej służy jako już takie miejsce, gdzie te, prawda, wizualizacje są, ten model stworzony w Revicie jest wizualizowany. Ale mamy jeszcze coś więcej, jest jeszcze rozszerzona rzeczywistość. I ta rozszerzona rzeczywistość to jest coś więcej i w Maxie 3ds Max ma taką funkcję, to się nazywa 3ds Max Interactive, która umożliwia, tylko to rzeczywiście też jest, powiedzmy, trzeba ten program naprawdę dobrze poznać, i to jest pewnie trudne i czasochłonne, ale umożliwia robienie takich, powiedzmy, rozszerzonych, nie wirtualnych, tylko rozszerzonych wizualizacji, w których ja mogę, prawda, wejść do pomieszczenia, do mojego wnętrza lokalu prawda, w sensie nawiązać jakąś interakcję z tym pomieszczeniem. Tutaj można na przykład, pewnie będzie w pewnym momencie, będzie można podnieść to krzesło, chyba z tego co ja pamiętam, czy podnieść te gogle, tak? Czyli ja jestem w stanie nawiązać jakoś tak, oczywiście tych gogli nie ma w rzeczywistości, tak? O, ja tylko tutaj, powiedzmy, widzę tylko prawda, w goglach, no ale jestem w stanie później na przykład właśnie, tutaj mam taką paletę i powiedzmy zasymulować różne materiały. O, tak? No, tylko nie ukrywam, że przygotowanie czegoś takiego zajmuje i nie jest proste, i zajmuje sporo, może zależy, kto to, jak to opanował ten program. No, ale to jest skomplikowane zadanie, tak to nazwijmy. Efekt jest imponujący, tak? No, ale oczywiście też trzeba, to nie jest, powiedzmy, tak zwane w cudzysłowie one-click solution, tak? To jest, jakby efekt pracy wymaga oczywiście dużo, ten efekt wymaga dużo pracy i wymaga sporej wiedzy dotyczącej właśnie samego 3ds Maxa i również tego dodatku 3ds Max Interactive. Dobrze. To wszystko, co ja miałem Państwu do dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że są jakieś pytania. W związku z tym jeszcze mamy trochę czasu, więc chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które będę w stanie odpowiedzieć oczywiście. Proszę sobie dać czas. Ja tutaj zaczekam. Jeżeli będą chcieli Państwo napisać, to tutaj w tym panelu, gdzie są pytania, proszę śmiało napisać pytanie, ja je wtedy odczytam i postaram się na nie odpowiedzieć. Do tej pory nie ma pytań.
Jest pytanie. Już odczytam. Ktoś z Państwa chciałby zakupić oprogramowanie 3ds Max, Revit i 3ds Max Interactive na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ta osoba jest inżynierem i częściowo zna 3ds Max. Czy też coś jeszcze powinna wiedzieć i czy w ogóle jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe i tego typu tutaj zgłosi się do pani, ja pani, że ten namiar dam takiej innej pani, która tutaj nawet jest na tym i pracuje dla Autodesku. Że ta pani wszystko pani wytłumaczy, jak uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, czy jest to możliwe, jak się do tego zabrać w ogóle. Może jeszcze jakieś pytanie? Więcej pytań nie ma, w związku z tym będziemy kończyć to webinarium. Mam nadzieję, że się to Państwu podobało. Mam nadzieję, że spełniłem oczekiwania wobec tego webinarium. Oczywiście takie webinarium jednogodzinne nie może być. Jeżeli Państwo oczekiwali tutaj jakiegoś takiego technicznego szkolenia, no to za godzina to jest za mało, prawda? Zgodzicie się chyba, żeby coś, nie wiem, żeby to było. Jakby to miało być techniczne szkolenie, takie webinaria zwykle są raczej, powiedzmy, taką pogadanką o możliwościach i o technologii niż prawda, to nie są to nie jest, bardzo rzadko jest to tips and tricks, tak, gdzie kliknąć, co zrobić, żeby uzyskać ten efekt. Także mam nadzieję, że się to Państwu podobało, mam nadzieję, że zainspirowałem Państwa, mam nadzieję, że będziecie próbowali, nie wiem, przemyślicie albo wyobraźcie sobie nasze rozwiązania w waszym procesie projektowym. One się na pewno sprawdzą. I bardzo dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję za pytania i do następnego webinarium. Do widzenia.